Edro III to statek, który 8 grudnia 2011 roku utknął na mieliźnie w okolicach miasta Peja na Cyprze. Jednostka płynęła z Limassol na Rodos, ale zła pogoda zepchnęła ją z kursu i sprawiła, że walnęła w skały. Zarejestrowany pod banderą Sierra Leone Edro III, obsadzony przez Albańczyków i Egipcjan, transportował co prawda wyłącznie płyty karton-gipsowe, ale lekka waga ładunku mu nie pomogła. Załoga została szybko ewakuowana przez śmigłowiec, a sam statek pozostał na miejscu, przechylony o około 12 stopni, zaledwie kilka metrów od bardzo malowniczego klifu. Ponad 80-metrowa jednostka pozostaje w tym miejscu do dzisiaj, przyciągając fotografów czyhających na złotą godzinę oraz innych turystów. Stosunkowe oddalenie od innych znanych atrakcji Cypru sprawia, że nadal docierają tu przede wszystkim ci podróżnicy, którzy zdołają przedrzeć się przez labirynt wąskich uliczek oddzielających statek od głównej drogi. Warto jednak poświęcić te paręnaście minut i samemu pogapić się na imponujący wrak.